zdaniem ma łatwiej w życiu, mężczyzna czy kobieta? No raczej kobieta. Dlaczego? Bo bardziej pracowita jest. No tak, moja żona jest bardzo pracowita, to ma lepiej. Mężczyzna. Dlaczego? Zastrzeliła mnie pani, po prostu, no. Na pewno mężczyzna. Ma mniej obowiązków. Nie chce, nie pomaga w domu, a żonie nie powinien pomagać. A nie chcą pracować mężczyzna, on przyjdzie z pracy, fotel, gazetka i dziękuję, to wszystko. Moim zdaniem mężczyzna pracuje ciężko, a kobieta też zajmuje się gospodarstwem i pracą. Ten, kto ma więcej kasy. I to jest jedyne kryterium. Zazwyczaj to jest? Zazwyczaj nie ma zwyczaj. Nie ma. Są kobiety, które są bogate, są mężczyźni, którzy są bogaci. Nie ma reguły. Oczywiście, że mężczyzna. Dlaczego? Po prostu. Jakoś tak się zrobiło, że jest po prostu mężczyzną łatwiej. We wszystkim, no od samego początku. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale tak jest. Mężczyzna. Nie wiem, trudno odpowiedzieć. Mężczyzna. Chyba mężczyzna. Tak mi się wydaje, ma mniej obowiązków. Moim zdaniem mężczyzna. My mamy za dużo obowiązków w domu. Mężczyzna. Dlaczego? Bo nie ma problemu, żeby urodzić dziecko. Na przykład. Chyba wydaje mi się, że kobieta. Dlaczego? Jak sobie nie poradzi w ten sposób, jak trzeba, jak powinno być, zawsze nadrobi urodo czy jakimś swoim intelektem. Mężczyzna. Dlaczego? Dlatego, że i pracuje, zarabia na utrzymanie rodziny i kobieta często też pracuje, ale drugi etat w domu, dzieci, dom. Także ja uważam, że jednak mężczyzna. To zależy. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć. No musi kobieta. No mężczyzna. Dlaczego? No bo w 5 minutach dziecko zrobi, pójdzie, a kobieta się musi martwić cały czas. No. A pani mi odpowie na to samo pytanie. Ja też uważam, że kobiety mają więcej pracy i wszystkiego, obowiązku jak mężczyzna. Bo kobieta musi wszystko zrobić. Prać, gotować. Wszystko robić i do pracy iść. No na razie to chyba mężczyzna, bo teraz dopiero kobiety mogą, bo powinno być kobiety. Tak. Naprawdę, ale do tej pory to jeszcze tak nie było, żeby tego, jeszcze trochę kobiety mają gorzej. Nie wiem, raczej mąż chyba, bo kobieta opiekuje się dziećmi, zajmuje domem. No zapewne mężczyzna. Dlaczego? No myślę, że wszelkie takie sprawy domowe to właśnie wykonuje kobieta. Mężczyzna jak gdyby jest od tego zwolniony, bo on ma inne zadanie. Mężczyzna. Dlaczego? No mi się wydaje, że po prostu jest może więcej pracy jest dla mężczyzn, tak mi się wydaje przynajmniej. Wydaje mi się, że mężczyzna. Dlaczego? Zawsze przeważnie mężczyźni pracują, tak? Zarabiają na kobiety i mi się wydaje, że mają na łatwiej. Zawsze mężczyzna. Dlaczego? Zawsze spada na 4 łapy. Nigdy mu nie jest źle, zawsze mężczyzna. Nie, mężczyźni też są. Zależy. Zależy od sytuacji. Zależy jaki problem. Ale w większości to jednak mężczyźni mają lepiej. Mają pobłażliwość ludzi bardziej niż my. Do nas są większe wymagania, a do mężczyzn mniejsze. Ale może tak trzeba. W dzisiejszych czasach wszyscy mają trudność.